Witam w kolejnym odcinku na kanale Autonomis, zajmującym się diagnostyką samochodową. Ja mam na imię Arek. W dzisiejszym odcinku będziemy diagnozować Citroena C4 z 2005 roku, 1.6 benzyna z zamontowanym gazem. Klient zgłosił usterkę przerywania silnika podczas jazdy. Przy wyższym obciążeniu silnika zaczyna przerywać i z tym problemem już się boryka od jakiegoś czasu. Samochód został zakupiony jakieś pół roku temu i klient stwierdził, że od początku miał ten problem, po czym zainstalował gaz do tego samochodu. Na gazie jest ta sama usterka. W międzyczasie zostało troszeczkę części w nim wymienionych. Z tego, co mi wiadomo, to był wymieniony czujnik położenia wału, czujnik temperatury, czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym, cewka, świece, ostatecznie sterownik silnika. No i dalej nic się nie zmieniło. Także dzisiaj się zajmiemy tym autem i w tym momencie zabiorę Was na jazdę próbną. Zobaczycie, jak wygląda objaw. No i będziemy próbowali znaleźć przyczynę. Także zapraszam do oglądania. Dobra, jedziemy sobie na jazdę próbną. Mam tu trochę odsuniętą szybę, więc pewnie będzie troszeczkę przegłos z zewnątrz, bo przewody, które będę podpinał do oscyloskopu w trakcie jazdy, mam przepuszczone przez szybę drzwiową. I teraz tak, zazwyczaj objaw się pojawia przy około 3500 obrotów, więc będę go chciał rozpędzić do takiej prędkości obrotowej i zobaczycie, co się będzie działo. Mam czwarty bieg, pełny gaz. O, i teraz zaczyna nim szarpać. Puszcza, szarpie, puszcza, szarpie, puszcza, szarpie, puszcza, szarpie. I troszeczkę nabiera prędkości jeszcze, powyżej 4000 jesteśmy, ale dalej się dzieje to samo. Jeszcze zapomniałem wcześniej dodać, że akurat auto jest mojego kolegi Igora i Igor przez ten okres, który jeździ tym samochodem, gdy go kupił w kwietniu bodajże, teraz mamy grudzień, przez okres, kiedy temperatura była wysoka, czyli letni, powiedzmy tam powyżej 20 stopni, ten objaw nie występował. Normalnie autem jeździł, nic się nie działo. Natomiast gdy temperatura była niższa, 15 stopni w dół, to zaczynał się właśnie pojawiać ten problem z tym przerywaniem. Dlatego kiedyś był u mnie w Krakowie i chciał, żebym mu właśnie zobaczył, co się dzieje, no ale przyjechał, było w miarę ciepło, nic się nie działo, żaden problem nie występował i dopiero w momencie, gdy temperatura spadła, zaczął się ten problem pojawiać. Dlatego przyprowadził mi to auto teraz i no i zobaczymy, w czym się tutaj będziemy w stanie zagłębić. Błędów w sterowniku silnika nie było, dlatego teraz jeszcze będę chciał się przełączyć na benzynę, z tym, że wtedy jak jeździłem z nim, on stwierdził, że problem jest tak samo na benzynie i na gazie. Zaraz przełączymy się teraz na benzynę. Dobra, niech on sobie trochę przejedzie przy normalnych obrotach. Dobra, i teraz pełny gaz, trzeci bieg, 3000 obrotów, 3,5, 4, 4,5, 5 i nic się nie wydarzyło. Jeszcze troszeczkę zwolnię, zredukuję jeszcze raz do trójki. Znowu pełny gaz, 3500, 4 i też nic się nie dzieje. Wiem, ogólnie od samego początku jakoś miałem wrażenie, że
będę się prawdopodobnie chciał skierować w kierunku gazu, mimo wszystko, że informacja była taka, że problem się pojawiał przed założeniem gazu. Natomiast no nie, niestety nie jestem w 100% tego pewien. Więc teraz przełączę Was tak, żebyście widzieli prędkość obrotową i zobaczycie, kiedy ten problem się pojawia podczas jazdy, widząc prędkość obrotową jeszcze. Dobra, ruszamy. Drugi bieg. Sobie na gaz. Dobra, mam trzeci bieg, pełny gaz. O, i teraz zaczyna. Możecie zobaczyć, bo mi kamera się zaczyna ruszać w tym momencie, ale około 3500 obrotów. W tym momencie zaczyna szarpać i przerywać. Jeszcze raz. Dobra, w tym momencie mam zaznaczone trzy parametry. Sonda lambda przed katalizatorem, sonda lambda za katalizatorem. Sonda lambda przed jest na czerwono zaznaczona, sonda lambda za jest zaznaczona na zielono, a trzeci parametr to mamy ciśnienie w kolektorze ssącym. I teraz podczas jazdy zobaczymy, czy będziemy w stanie coś wyłapać na tych sygnałach. W tym momencie jestem przyłączony na benzynę. Pełne obciążenie, 4000 obrotów. Puściłem. Jak widzicie, ciśnienie mieliśmy. Zaraz sobie to przystopuję. Więc teraz tak, ciśnienie podczas obciążenia przy maksymalnym w momencie obrotowym powinno być jak najbardziej zbliżone do ciśnienia atmosferycznego. W tym miejscu, dajmy na to, było ono 950 milibar, czyli przepustnica była maksymalnie otwarta. I oprócz tego napięcie na sondzie powinniśmy mieć bogate, ponieważ idzie maksymalna dawka paliwa. I na jednej, i na drugiej sondzie mieliśmy napięcie powyżej 0,8 V. Jest to napięcie, które wskazuje na bogatą mieszankę. Jeszcze sobie przełączę dalej. Zobaczymy. Cały czas było tak samo. Tutaj w momencie przyspieszania widać, jak to ciśnienie nam się zmieniało i wartość na sondzie lambda również. Teraz sobie włączę gaz. Spróbujemy to samo zrobić na mieszance powietrze gaz. Wystartujemy. Trochę mnie zastanawia to napięcie na tej tylnej sondzie. Ono gdzieś pomału nam teraz trzyma cały czas 0,5 V, idzie troszkę do góry, ale powinno być wyższe napięcie. Dobra, startujemy. Drugi bieg, pełny gaz. O, i już zaczęło. Trzeci bieg, i już przerywa, 3500 obrotów, cały czas nam przerywa. Dobra, odpuszczamy.
Dobra, teraz możemy zobaczyć, czy coś się tutaj pojawiło. I mamy sygnał. Tutaj jest w momencie przyspieszania. Zaczęliśmy przyspieszać. Zaraz, kiedy to było dokładnie? Tutaj cały czas sobie stał. Tutaj go zatrzymałem. Dobra, to była zmiana. To była zmiana biegu. To było pełne obciążenie od tego momentu. I tu nam cały czas szarpał. Tutaj na tej przedniej sondzie widać, że napięcie nam spadało. Jeszcze raz przejadę. Zobaczymy jeszcze raz podczas jazdy. Jestem cały czas na gazie. Dobra, teraz mam trzeci bieg i pełne obciążenie, 3000 obrotów. O, puścił i szarpie. 3000 jeszcze gdzieś tam przyszarpuje i tu już dalej przestał szarpać. Powiem szczerze, w tym miejscu to napięcie na sondzie, przód nam jeszcze, tył nam nie złapał, ale przód nam złapał w tym miejscu 80 mV, czyli to jest mieszanka uboga, więc wychodzi tak, jakby w tym momencie nie dostawał paliwa. Dobra, jesteśmy po jeździe próbnej, widzieliście, jak wygląda objaw, teraz pokażę wam, jak jest połączony ze sobą ten wtryskiwacz paliwa z sterownikami, które są dodatkowo od LPG i od sterownika silnika. Mam tutaj narysowany taki prowizoryczny rysunek. ECU, czyli nasz sterownik silnika, LPG, sterownik gazu i BSM, czyli sterownik, z którego wychodzi zasilanie na wtryskiwacz. Sterownik silnika w momencie, gdy ma włączone zasilanie, daje nam sygnał na przekaźnik. Ten przekaźnik się załącza i tutaj jest zacisk 87, przez którego idzie zasilanie podzespołów silnika, czyli tutaj mamy plus po zapłonie, można powiedzieć, który idzie bezpośrednio przez bezpiecznik do każdego wtryskiwacza, czyli stąd tutaj by była następna gałąź przewodów, która idzie do pozostałych wtryskiwaczy, czyli tu mamy napięcie pokładowe 12 V. Natomiast sterowanie wtryskiwaczem jest za pomocą masy i on, ten przewód, który wychodzi ze sterownika silnika, gdy jest fabryczna wiązka, jest połączony bezpośrednio z wtryskiwaczem i to są przewody sygnałowe, które załączają cewkę, która po prostu się unosi, która unosi iglicę,
po czym paliwo nam wpada do kolektora ssącego i do cylindra. Natomiast w momencie, gdy jest zainstalowany gaz, ten przewód tutaj jest przecinany i wędruje później do sterownika LPG. Sygnał, ten, który wysyła sterownik silnika, jest przetwarzany przez sterownik LPG i w momencie, gdy jeździmy na gazie, ten sygnał z powrotem wraca do wtryskiwacza tego benzynowego. Natomiast w przypadku, kiedy jedziemy na gazie, ten sygnał do wtryskiwacza benzynowego nie jest zasterowywany, natomiast jest wysterowywany sygnał do wtryskiwacza gazu. Także tak to wygląda. Tutaj jeszcze, wiadomo, zasilanie jest i masa do sterownika gazu, do sterownika silnika. Natomiast w uproszczeniu tak ten sygnał wygląda. Teraz pokażę Wam w komorze silnika, jak to wygląda. Tutaj mamy nasze wtryskiwacze od gazu zainstalowane. Wiązka nam biegnie gdzieś tutaj do skrzynki pod maską. Tutaj jest sterownik od gazu. Mamy montaż, 18 rok, kwiecień. Natomiast w tym miejscu są przecięte przewody, które idą do wtryskiwaczy. Nie są zaizolowane termokurczem z klejem, co też później będzie powodować następne problemy. No ale to, tak jak mówię, ja nie jestem jakimś tam zbytnio zwolennikiem gazów. Nieważne, w każdym bądź razie mam zdiagnozować to i tyle. Tutaj byłem podpięty do sygnału, który wychodzi ze sterownika silnika. Natomiast drugim przewodem będę się podpinał pod wtryskiwacz gazu i będę chciał zobaczyć podczas jazdy, jak będzie wyglądał sygnał, który wychodzi ze sterownika silnika i później ten, który wychodzi ze sterownika gazu. Jestem podpięty na dwóch kanałach do sygnału z wtryskiwacza. Pierwszy sygnał jest z sterownika silnika, który wysyła do sterownika gazu. Fizycznie, fabrycznie ten sygnał powinien iść do samego wtryskiwacza. Natomiast ze względu na to, że jest gaz, to jest po prostu przecięta wiązka i idzie on sobie do sterownika gazu i następnie ze sterownika gazu wychodzi drugi sygnał, który zasterowuje sam wtryskiwacz. To jest właśnie ten zielony drugi sygnał. W momencie, gdy wtryskiwacz nie jest zasterowywany, mamy napięcie... Mamy napięcie pokładowe, czyli około w tym momencie 14 V. I ja Wam tutaj pokażę. Na jednym i na drugim mamy 13 V w momencie, gdy on nie jest zasterowywany. Gdy jest zasterowywany, to napięcie jest obniżane i czas wtrysku jest tak naprawdę wysterowaniem, gdy sygnał obniża się do masy. W tym momencie wiemy, że sterownik zasterowuje wtryskiwacz. Możemy zobaczyć, jaki jest czas wtrysku i na tej podstawie będziemy patrzeć, czy ten sam sygnał, który wychodzi ze sterownika silnika, wychodzi również ze sterownika gazu. Więc sprawdzimy to w momencie, gdy jest sterowanie na benzynie i na gazie. Także ja jestem w tym momencie tutaj na kierownicy, mam oparty oscyloskop, ale nie będę raczej w stanie Wam pokazać podczas jazdy, bo mi przewody na to nie pozwolą, więc po prostu załączę nagrywanie i wtedy pokażę Wam po chwili, jak sterownik działa. Kurczę, udało mi się tak kamerę ustawić, że może jednak Wam pokażę. Tylko tak, teraz w momencie jazdy sobie zmienię
próbkowanie. Tu miałem ustawioną 1 sekundę. Ustawię sobie próbkowanie na 50 milisekund. I w tym momencie mamy obydwa sygnały. Tu jest czas wtrysku. Później sterownik wyłącza zasterowanie i mamy pik w kierunku odwrotnym. Z tej cewki napięcie się uwalnia, które zostało zmagazynowane i powstaje właśnie ten sygnał. Dobra, teraz tak, na chwilę przypauzuję i muszę go zdjąć, żeby zawrócić. Dobra, będę jechał cały czas na wprost, także powinniście, to znaczy tutaj na triggerze to raczej nie zaobserwujecie, ale później wyłączymy i zobaczymy, czy coś widać. Jadę teraz na benzynie. Drugi bieg. Nie widzę obrotów, ale... Właśnie. No, cały czas nie przerywa, mamy w porządku. Dobra. Przypauzowałem go. Głową mnie zasłania. Dobra, i teraz sobie oddalimy ten sygnał. Dobra, jak widzicie, tutaj mamy cały czas jednakowe wysterowanie. Sterowanie jest cały czas takie samo, nie mieliśmy żadnej przerwy, podczas jazdy też nie było nic czuć. Teraz sobie zawrócę. Dobra, teraz jestem podpięty w momencie, gdy sterownik działa na benzynie. Tutaj mamy pierwszy sygnał, jest to sygnał wtrysku ze sterownika silnika. Natomiast na drugim kanale mam sygnał, który wychodzi ze sterownika LPG na wtrysk LPG. W tym momencie jest on nieaktywny, dlatego sygnał jest, sygnałem jest prosta linia. Teraz przełączę się na gaz. Pojawił nam się sygnał wtryskiwacza gazu. I teraz spróbujemy przejechać autem i zobaczymy, jaki będzie sygnał przy tych szarpaniach na wtryskiwaczu gazu. Ja sobie przyspieszę najpierw i wyłączę, a później jeszcze raz włączę oscyloskop, żeby mi od pewnego momentu dopiero zaczął nagrywać. Dobra. Przerwał. Wrzucę mu trójkę. I jeszcze raz. Dobra. Pełny gaz. Oj, przerywa. Przestał przerywać teraz. Wyłączę. Dobra. Spójrzmy, tu jest sygnał przesunięty między wtryskiwaczem gazu a wtryskiwaczem, a sygnałem wtryskiwacza paliwa ze sterownika silnika. Szczerze, te sygnały mamy
przykładowo. Tu mamy zasterowanie benzyny. Tu mamy zasterowanie gazu. Tutaj jest dłuższy czas wtrysku, tutaj są krótsze, tu jest dłuższy, tu są krótsze. Tu jest znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Krótkich tutaj znowu są jeden długi, raz, dwa, trzy długie. Powiem szczerze, nie podoba mi się to zasterowanie. Tutaj załączał, na chwilę wyłączył, później znowu załączył. Bez sensu. Natomiast tutaj w tym miejscu powinno być załączenie, a go w ogóle nie ma. Tutaj mamy znowu jedno, drugie załączenie, a tutaj tak jakby załączał praktycznie cały czas, tylko troszeczkę ma jakiś tam ułamek sekundy wyłączenie. Tutaj znowu, no nie, no w cały świat on zasterowuje ten gaz. Tylko co mnie zastanawia? Zastanawia mnie to, że jak było ciepło, to sterownik chodził normalnie, czyli zasterowywał ten gaz prawidłowo. Dobra, wrócimy jeszcze do warsztatu. Podsumowując, całym winowajcą zamieszania okazuje się sterownik gazu. Jak widzieliście na oscyloskopie, czas wysterowywania tego wtryskiwacza gazu był zupełnie różny od tego, który próbował wymusić wysterowanie sterownik silnika benzyny. Natomiast na biegu jałowym to wysterowanie było w miarę podobne. Przy większej prędkości obrotowej ten czas wysterowywania się zmieniał i w momencie, gdy powinien być określony na przykład ileś tam milisekund, on w jednym tym cyklu na przykład potrafił wysterować kilka razy ten sterownik gazu, bądź wysterował go na bardzo krótki czas i wtedy ten problem się po prostu pojawiał. Dlatego nie wiem, ile jeszcze mogli tutaj w tym aucie podzespołów wymienić, ale na pewno do niczego by to dalej nie podążało, jak do tego, że usterka dalej by w tym samochodzie była, więc to, co z mojej strony chciałem Wam pokazać, to jest to wszystko, jak ten sterownik wysterowuje, jak wygląda sygnał, jak wygląda nieprawidłowy sygnał. No i co? Zapraszam do następnych odcinków, subskrybujcie kanał i jeśli Wam się podobało, to dajcie kciuka w górę. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!